zmiany zakresów i wysokości dysponowanych środków na zadania priorytetowe na rok 2014. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu planu finansowego Rady Dzielnicy 16 na rok 2014. I tutaj, Szanowni Państwo, ten nasz plan mają Państwo przed sobą, kwota 34 tysiące. Są paragrafy, które de facto w niektórych miejscach są nam narzucane ze względu na to, że różne opłaty, które dzielnica tutaj musi z naszego preliminarza ponosić, nie do końca są jasne, będziemy je wyjaśniać, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy. Jak wiadomo, jest to plan na rok 2014, on będzie jeszcze raz musiał być potwierdzany w momencie przyjęcia budżetu. Czyli tutaj mogą być jeszcze pewne zmiany, ale taki plan mamy obowiązek Państwu przedstawić i go zatwierdzić co niniejszym. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Wszystko jest jasne. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również jest. Przepraszam. Pan Jarosz się wstrzymał. Tak, tak nisko podnosi, nie widzę. Przepraszam. Nie widać. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Rady Dzielnicy 16 na rok 2014.